Ta historia rozpoczyna się w roku 2004, gdy grupa funkcjonariuszy niemieckiej policji przeszukiwała opuszczony od dawna magazyn. Jeden z policjantów, przerzucając gromadzone tam przez lata sterty śmieci, znalazł wśród nich stary, zakurzony, ale jak się okazało, sprawny, twardy dysk. Kiedy policjanci po powrocie do jednostki rutynowo sprawdzili zawartość nośnika, jego treść wstrząsnęła nawet najbardziej doświadczonymi funkcjonariuszami. Na dysku znajdowało się mnóstwo zdjęć zrobionych aparatem cyfrowym. Duża ich część wyglądała na fotografie robione przez podróżnika. Znajdowały się na nich krajobrazy, odwiedzane atrakcje turystyczne czy restauracje. Reszta zdjęć zawierała nielegalne fotografie małoletnich. Na wielu z nich pojawiała się jedna, ta sama postać. Mężczyzna, którego twarz została ocenzurowana za pomocą graficznego efektu wiru. Dzięki temu szybko zyskał pseudonim Mr. Swirl. Sądził, że jest nieuchwytny i swoją przebiegłością chwalił się w internecie. I to go zgubiło. W końcu jego twarz poznał cały świat, przed którym próbował panicznie uciekać. Poznajcie jego historię. Dzień dobry, nazywam się Konrad Szymański. Słuchacie podcastu Sonder. Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowymi odcinkami, zachęcam Cię do zaobserwowania mnie na YouTube i Spotify. A także dziękuję za każdą ocenę pozostawioną na tych platformach. To naprawdę ma znaczenie. Dziękuję. Sonder. Poznaj nieznane historie. Policjanci byli w szoku. Z każdego zdjęcia biło niewyobrażalne okrucieństwo, które zmroziło funkcjonariuszy, którzy od wielu lat walczyli z przestępcami seksualnymi. Jak wspominali po latach, do tej pory nie widzieliśmy czegoś takiego. Zdjęcia łączyło coś jeszcze. Na każdym z nich znajdował się napastnik. Każda z fotografii przedstawiała ofiary i pozującego na ich tle oprawcę, którego twarz była zasłonięta przy pomocy komputerowego efektu wiru, po zastosowaniu którego twarz wydawała się jakby zwinięta, wciągnięta w spirale. Niemożliwe więc było dostrzeżenie jakichkolwiek rysów. Policja zakładała jednak, że na wszystkich zdjęciach jest ta sama postać. Do gry wkroczył Interpol. Po przekazaniu dowodów międzynarodowej policji, jej funkcjonariusze skupili się na innych szczegółach, które mogły zawęzić krąg poszukiwań. Na podstawie drobnych wskazówek, takich jak znajdujące się na dalszych planach zdjęć butelki z napojami, widoczne z okien krajobrazy, czy po prostu leżące na stołach opakowania po przekąskach, Interpol rozszyfrował, że większość zdjęć została zrobiona w krajach azjatyckich. Konkretnie w Wietnamie, Kambodży i Korei Południowej. Wyglądało to na upiorną ścieżkę zbrodni, którą podążał i uwieczniał na zdjęciach bandyta, nazwany przez zastosowany na zdjęciach cenzurujący efekt Mr. Swirl, co w wolnym tłumaczeniu możemy przetłumaczyć jako Pan Wir bądź Pan Spirala. Mr. Swirl, zostańmy przy tym nazewnictwie, stał się priorytetem dla policji. Międzynarodowe poszukiwania tajemniczego przestępcy ruszyły pełną parą, ale mimo zdecydowanego początku śledztwa zwolniło ono po dość krótkim czasie, przez to, że wizerunek przestępcy wciąż był nieznany. W trakcie śledztwa do Interpolu dotarła informacja, że zdjęcia, które były w posiadaniu funkcjonariuszy, równolegle trafiały do internetu. Na tajne fora, na których przestępcy seksualni wymieniali się zdjęciami i filmami. Policjanci po przeanalizowaniu tych stron doszli do wniosku, że w niepisanym, jakkolwiek mrocznie może to zabrzmieć, regulaminie podobnych stron i forów obecność oprawcy na zdjęciu wraz z ofiarą to swego rodzaju powód do dumy. Obrzydliwe zdjęcia robione przez Mr. Swirla miały na forum swoich fanów, a sam przestępca był uznawany za swoistego lidera tego nomen omen pokręconego środowiska.
Liczba zdjęć wrzucanych anonimowo na zakazane strony stale rosła. Z początkowych kilkunastu szybko rozrosła się do niemal 300. Wszystkie nadal łączyła postać napastnika z wirującym efektem zasłaniającym jego twarz. Mr. Swirl popełnił jednak podstawowy błąd. Podczas jednej z sesji, w której wgrywał swoje zdjęcia na stronę, nie ukrył adresu IP. Policja szybko odczytała, że komputer znajduje się w okolicach Vancouver, w Kanadzie. Biorąc pod uwagę początkową analizę zdjęć, wstępnie założono, że poszukiwany na co dzień mieszka właśnie w Kanadzie, a do Wietnamu i Kambodży najprawdopodobniej regularnie podróżuje, uprawiając tak zwaną seksturystykę. Tę wersję potwierdzałby fakt, że w wielu azjatyckich krajach dopuszczalny wiek współżycia był nieuregulowany prawnie. To nadal było jednak za mało. Poszukiwany sądził, że graficzna cenzura deformująca twarz, którą nałożył na dziesiątki zdjęć z jego udziałem, skutecznie uchroni go przed identyfikacją. Jak bardzo się mylił. Sprawdzając wiele różnych oprogramowań graficznych, spośród których ten jeden konkretny program mógł użyć sprawca, funkcjonariusze w końcu rozpracowali efekt spirali. Informatycy doszli do wniosku, że inaczej niż w przypadku cenzury poprzez zamazywanie lub rozmycie twarzy, efekt wiru nie deformuje pikseli na zdjęciu, a jedynie przemieszcza je po spirali, co daje efekt zakręcenia obrazu. To oznaczało, że twarz poszukiwanego zwyrodnialca nadal była na zdjęciu. Wśród tysięcy rozrzuconych pikseli, z pozoru wydających się niemożliwymi do rozszyfrowania. Policyjni specjaliści znaleźli jednak sposób, by przemieszczone piksele wróciły na swoje pierwotne miejsce, tym samym ujawniając prawdziwe oblicze. Wszystkie zdjęcia zostały, w cudzysłowie, odwirowane. Oczom funkcjonariuszy Interpolu ukazał się chudy, na oko 30-kilkuletni, łysiejący mężczyzna. O błędnym, psychopatycznym wzroku. Policja znała już wizerunek przestępcy. Kolejnym etapem było więc poznanie jego personaliów. Na przestrzeni 3 lat, do 2007 roku, rozsyłano odwirowane zdjęcia do wielu oddziałów kryminalnych na całym świecie. Jednak imię i nazwisko tajemniczego złoczyńcy wciąż pozostawało nieznane. Postanowiono zatem zmienić strategię. W tym celu, mimo tego, że za sprawcą nie wystawiono listu gończego, Interpol, po raz pierwszy w historii istnienia organizacji, zdecydował opublikować jego wizerunek i rozesłać do jednostek z wszystkich współpracujących krajów. Sami funkcjonariusze wspominali później, że ta decyzja była poddana długim dyskusjom. To był bardzo ważny moment w historii całego Interpolu. Nie możemy zapominać, że gdy opublikowaliśmy jego wizerunek, formalnie nie był on oskarżony w żadnym kraju ani poszukiwany żadnym listem gończym. Publikując jego zdjęcie, podjęliśmy ogromne ryzyko. W takich sytuacjach zawsze trzeba liczyć się z tym, że zwykli obywatele zaangażują się w poszukiwania. Bazując na fizycznym podobieństwie, bardzo łatwo o pomyłkę, w której ucierpieć może niewinna osoba przypominająca poszukiwanego, który z kolei mógł w danym momencie wyglądać już zupełnie inaczej. Powiedziała Christine Kwige, wówczas jedna z głównych postaci organizacji. Sprawa była jednak zbyt poważna. Interpol podjął to ryzyko i opublikował odszyfrowane zdjęcie poszukiwanego. Wdrożono tak zwane Blue Notice, komunikat niebieski. Międzynarodowy sygnał mający na celu zdobycie wszelkich informacji o poszukiwanym zamieszanym w sprawę kryminalną. Zgodnie z przewidywaniami, odzew internautów był duży, ale tych, w cudzysłowie, podejrzanych
podobnych w nawet najmniejszym stopniu do Mr. Swirla pojawiło się mnóstwo. Interpol dokładnie sprawdzał każdą poszlakę, każdą sugestię, każde podane nazwisko. 100% pewności nadal jednak nie było. Do czasu, gdy Amy Bowler, nauczycielka angielskiego, mieszkająca na stałe w Korei Południowej, przeglądając internet, trafiła na forum, gdzie jeden z najpopularniejszych tematów nosił tytuł „Czy rozpoznajesz tego człowieka?”. Amy z ciekawości zagłębiła się w temat. Kiedy zobaczyła zdjęcia, zamarła. Znała tego człowieka. Doskonale pamiętam to uczucie, kiedy spojrzałam na tę twarz. Zrobiło mi się niedobrze. Chciało mi się wymiotować. Instynktownie czułam, że od razu muszę coś zrobić. Ale tak jakby nie dopuszczałam do siebie tej myśli. Nie chciałam uwierzyć, że to on. Lecz nie miałam wątpliwości. Wszystkie szczegóły się zgadzały. Poznałam go nawet po charakterystycznym, cofniętym podbródku. To był on. Christopher Paul Neal. Kolega, z którym przed laty pracowałam w koreańskiej szkole. Amy powiadomiła Interpol i podzieliła się swoimi przypuszczeniami. Nie wiedziała, że to samo nazwisko w odzewie na apel Interpolu podały jeszcze 4 inne osoby. Międzynarodowa policja zrobiła kolejny wielki krok w śledztwie nazwanym roboczo Operacja Vico od Wietnamu i Korei. Wszystkie siły Interpolu zostały teraz zaangażowane w prześwietlenie konkretnej podejrzanej osoby. Powoli elementy układanki zaczynały składać się w spójny obraz. Tak jak na zdjęciu, piksele wracały na swoje miejsce. Informatycy, analizując profil Christophera Paula Neala na MySpace, znaleźli wpisy i zdjęcia sugerujące, że mężczyzna wprost uwielbia Azję. Z kolei na usuniętym, ale odzyskanym przez speców z Interpolu koncie na Facebooku odnaleziono pozornie nieistotne dyskusje, w których Paul dzielił się z innymi wskazówkami, jak ukrywać tak zwaną wrażliwą zawartość twardego dysku. Policjanci powoli wykluczali przypadek. Za pseudonimem Mr. Swirl niemal na pewno ukrywał się Neal. Te informacje pokrywały się z relacjami Amy Bowler i pozostałych osób, które na zdjęciu rozpoznały 32-letniego wówczas Christophera. Pochodził on z Vancouver, ale na początku lat 2000 przeprowadził się do Korei Południowej, gdzie znalazł pracę jako anglista w szkole w Gwangju. Tam poznał Amy. Mężczyzna dał się poznać jako inteligentny i sympatyczny, otwarty na nową kulturę. Uczył się koreańskiego i deklarował, że w Azji zamierza zostać na stałe. Funkcjonariusze Interpolu równolegle prowadzili swoje śledztwo w Kanadzie, gdzie dotarli do brata Neala, mieszkającego w Maple Ridge, Matthew. Policjanci przyjechali do mnie wieczorem. Na wstępie zapytali, czy domyślam się, w jakiej sprawie przychodzą. Zaprzeczyłem. Powiedzieli, że chodzi o mojego brata i poprosili, żebym zidentyfikował go na zdjęciach. Pokazali mi jego twarz. Powiedziałem, że tak, to on. To Christopher. Wtedy policjant wytłumaczył, o co jest oskarżony. Funkcjonariusze przeszukali również mieszkanie i komputer brata Christophera. Okazało się, że wspomniane wcześniej ponad 300 zdjęć, które trafiły do internetu, zostały wrzucone z prywatnego komputera Matta w dniu, w którym w odwiedziny przyjechał do niego Christopher. Wszystkie elementy pasowały. Interpol skontaktował się z koreańską policją. Potwierdził dane i adres szkoły, w której nauczał Neal. Podjęto decyzję o natychmiastowym aresztowaniu.
Niestety, o tym, że w okolicy Mr. Swirla robi się gorąco, dowiedział się sam zainteresowany, który przypadkowo zobaczył w telewizji komunikat ze swoim zdjęciem. Kiedy więc rankiem następnego dnia do szkoły w Gwangju wkroczyła policja, sekretarka poinformowała, że Christopher Neal zgłosił nieobecność ze względu na ważną sprawę rodzinną. Pierwsza próba pojmania okazała się nieudana. października 2007 roku, 3 dni po tym, jak cały świat poznał twarz Mr. Swirla, do Interpolu trafiło zdjęcie Neala, zrobione na lotnisku w Bangkoku. To właśnie tam, do Tajlandii, mężczyzna uciekł z Korei. Mimo błyskawicznej reakcji i zaangażowaniu w akcję tajskiej policji, Neilowi znów w ostatniej chwili udało się umknąć funkcjonariuszom, którzy przybyli na lotnisko dosłownie moment po nim. Do Bangkoku wydelegowana została między innymi Christine Kwige z Interpolu, która na miejscu chciała wspierać dowodzącą od teraz operacją lokalną policję. Kluczowe było poznanie powodu, dla którego Christopher Neal na miejsce ucieczki wybrał właśnie Tajlandię. A powód ten okazał się prosty. Neal doskonale znał ten kraj. Dobrze czuł się w Tajlandii, którą regularnie odwiedzał, by podróżować w towarzystwie swojego kochanka, transseksualisty o imieniu Om, który, jak widać było na monitoringu, odebrał Neala z lotniska. Christopher Neal był gejem. Już po latach jego brat Matthew przyznał, że o tym fakcie być może wiedziała tylko jego matka. Okazało się, że jego związek z Omem trwał wiele lat. Kiedy więc przyszło mu uciekać z kraju zamieszkania, jego kochanek był pierwszą osobą, do której zadzwonił. Zadzwonił i powiedział krótko: przylatuję do Bangkoku. Zapytałem, kiedy? Odpowiedział, że niedługo. Nic więcej nie mówił, a ja nie pytałem. Poprosił tylko, żebym po niego przyjechał. Christopher i Om prosto z lotniska ruszyli w dalszą ucieczkę. Opuścili Bangkok i skierowali się w miejsce, w którym jeszcze łatwiej byłoby wtopić się w tłum. Ich celem była Pattaya, miasto pełne plaż i turystów. Jeden z najpopularniejszych regionów odwiedzanych przez zagranicznych podróżników. Kochankowie liczyli, że w mieście, przez które przewijają się miliony turystów, po prostu staną się niewidzialni. Po części mieli rację. Apichard Suribonia, funkcjonariusz tajskiego oddziału Interpolu, wprost stwierdził, że w momencie, w którym Neilowi udało się opuścić lotnisko w Bangkoku, szanse na jego pojmanie drastycznie zmalały. Tajlandia to duży kraj z ponad 60 milionami mieszkańców. Dodajmy do tego wielką liczbę imigrantów i turystów. To zrozumiałe, że odnalezienie w tym tłumie jednej osoby jest bardzo, ale to bardzo trudne. Z pomocą policji niedługo później przyszedł właściciel kafejki internetowej w Pattaji. Mężczyzna skojarzył twarz jednego z klientów, który kilka razy odwiedzał jego kafejkę, by skorzystać ze skrzynki mailowej. Właściciel lokalu poznał tę twarz, bo widział ją w mediach, w policyjnym komunikacie. Był to Christopher Neal. Do Pattaji skierowanych zostało dużo więcej jednostek niż zazwyczaj, patrolujących co noc ulice pełne pracownic i pracowników seksualnych oraz turystów, chętnych na te usługi. Na tych ulicach widziano poszukiwanego. Policja złapała trop. Kolejny przełom miał miejsce niedługo później, gdy Neal i Om meldowali się w jednym z hoteli. Wszelkie formalności załatwiał Om, ale Christopher nie przewidział, że w recepcji hotelu również jest monitoring. Neal został rozpoznany także w tym miejscu. Nie był już anonimowy.
Pętla zaciskała się coraz bardziej. Zawiadomienie znów trafiło na policję zbyt późno. Po przybyciu do hotelu recepcjonistka poinformowała, że para zdążyła już się wymeldować. Na szczęście dla funkcjonariuszy, on wypełnił formularze swoim nazwiskiem. Nagranie trafiło do Interpolu, który rozpoznał na nim poszukiwanego Christophera Neela i zweryfikował dane jego kochanka. Tym samym Interpol zyskał znaczącą przewagę. W tym czasie funkcjonariusze tajskiej policji nadrabiali zaległości i zapoznawali się ze szczegółami sprawy Neela od początku, czyli od odnalezionych zdjęć. Lokalni funkcjonariusze zwrócili uwagę na coś, co umknęło niemieckim policjantom. Na jednym ze zdjęć ofiara Neela ubrana była w koszulkę z wyhaftowaną nazwą szkoły, do której prawdopodobnie uczęszczała. Policja skontaktowała się z placówką w celu zidentyfikowania nastolatka. Nauczyciele szybko rozpoznali na zdjęciu chłopca, który przed laty uczęszczał do tej szkoły. Policjanci zdobyli kolejne nazwisko, tym razem ofiary. Kiedy funkcjonariuszom udało się dotrzeć do chłopaka i jego rodziny, po wielogodzinnych rozmowach, weryfikacji zdjęć i współpracy z psychologiem, Interpol otrzymał pierwsze zeznania. Dramat 13-letniego wówczas chłopca rozpoczął się również w Pattaji, gdzie wiele lat temu wraz z 8-letnim bratem bawili się w salonie gier. Wówczas zaczepił ich inny, nieznany nastolatek i namówił na to, by wraz z nim poszli do mieszkającego niedaleko kolegi, który miał posiadać nowoczesny komputer, na którym mogli grać do woli. Bracia poszli za nieznajomym i weszli do mieszkania, w którym czekał dorosły mężczyzna, Christopher Neel. Szczegóły napaści zszokowały przesłuchujących chłopaka policjantów. Tajska policja na podstawie zeznań ofiary wydała list gończy za Neelem. W jego oczy zaczęła zaglądać panika. Interpol, znając dane Oma, zaczął satelitarnie śledzić telefon, z którego kochanek Neela regularnie korzystał. Policja siedziała już na ogonie uciekinierów i szybko odkryli, że po ucieczce z Pattaji zatrzymali się na wschodzie kraju, na równinie Korat, w rodzinnych stronach Oma. Siedzieliśmy w mieszkaniu, gdy w progu stanęli policjanci. Zapytali Christophera, czy wie, po co przyszli. Przytaknął, po czym go wylegitymowali. Był spokojny, ale ja zacząłem płakać. Nie wiedziałem, dlaczego go zabierają, dlaczego chcą go aresztować. Zapewniał mnie przez cały czas, że wszystkie zarzuty są fałszywe. Christopher Neel został aresztowany i przewieziony do Bangkoku. Policja naprędce zorganizowała konferencję prasową, w której udział musiał wziąć sam przestępca. Neel przez cały czas siedział w ciemnych okularach, jakby nieobecny, tempo patrząc przed siebie. Konferencję oglądał jego brat, Matthew, który krótko podsumował. W tym człowieku nie poznawałem mojego brata. Wyglądał jak obca mi osoba. To nie był oczywiście koniec historii. Neel zaprzeczał zarzutom. Utrzymywał, że jest niewinny i niesłusznie oskarżony. Ostatecznie ze stawianych mu zarzutów przyznał się tylko do napaści i wykorzystania jedynie 13-letniego chłopca. Nie przyznał się do wykorzystania jego młodszego brata i innych widocznych na zdjęciach dzieci. Tajski sąd skazał Neela na zaledwie 5 lat więzienia. Wynikało to z planu, według którego po odsiedzeniu wyroku i powrocie do ojczyzny mężczyzna miałby być od razu aresztowany i postawiony tym razem przed kanadyjski sąd. A czas odsiadki w Tajlandii miałby działać na korzyść ofiar,
które mogłyby się ujawnić i złożyć zeznania pogrążające Nila. Miało to doprowadzić nie do jednego, a kilku następujących po sobie procesów prowadzonych przez sądy w Kanadzie, ale i Wietnamie czy Kambodży, gdzie Nil również dopuszczał się przestępstw. Lecz rzeczywistość okazała się wręcz tragikomiczna. Gdy w 2012 roku Christopher Nil odbył wyrok w tajskim więzieniu i został przetransportowany do Kanady, jeszcze na lotnisku został aresztowany. Postawiono mu kolejne zarzuty, tym razem o napaść na 10 nieletnich mieszkańców Kambodży. Z niewiadomych przyczyn kanadyjski sąd podjął absolutnie szokującą decyzję, wydając wyrok w zawieszeniu. Nil mógł wyjść na wolność z zakazem posiadania urządzeń z dostępem do internetu, zakazem zbliżania się do szkół i parków oraz koniecznością rejestracji jako przestępca seksualny. Wyrok był kpiną. Sędzia tłumaczył wyrok tym, że ofiary przestępstw nie zdecydowały się na wniesienie oficjalnych oskarżeń, a żadna z napaści uwiecznionych na zdjęciach nie miała miejsca na terenie Kanady. Na korzyść oskarżonego miało też działać jego przyznanie się do części zarzutów i emocjonalna przemowa, w której zapewniał o zamiarze poprawy. Dopiero na tej sali zrozumiałem, jak duży wpływ na ofiary miało to, co im zrobiłem. Zgadzam się, że pedofilia nie powinna być akceptowana nigdzie na świecie. Jestem pewny, że chcę zmienić moje życie. Zrobię wszystko, by nikogo więcej nie skrzywdzić. Jego rzewne zapewnienia i postanowienia nie miały oczywiście przełożenia na rzeczywistość. Szybko okazało się, że Nil po wyjściu na wolność nie zmienił się w najmniejszym stopniu. Już rok później, w sierpniu 2013 roku, został zatrzymany pod zarzutem złamania postanowień sądowych. Mężczyzna bowiem wszedł w posiadanie telefonu i komputera, oczywiście z dostępem do internetu. Co więcej, na obu urządzeniach policjanci znaleźli nielegalne materiały z udziałem dzieci. Nil stale łączył się z innymi, zdeprawowanymi użytkownikami forów internetowych, na które lata wcześniej wrzucał swoje chore fotograficzne trofea. Jeden z użytkowników zostawił tam sugestywny wpis, brzmiący: Swerl wciąż żyje. Nie było wątpliwości. Nil był recydywistą. Opinia publiczna była zgodna. Sąd dostał gwiazdkę z nieba. Drugą szansę wydania adekwatnego wyroku i skazanie na długie lata kogoś, kto już od dawna powinien siedzieć w więzieniu. Jak zatem wytłumaczyć kolejny wyrok, który brzmiał 5,5 roku więzienia, ostatecznie skrócony do niewiele ponad 14 miesięcy. 14 miesięcy więzienia. Tak śmiesznie niski i jednocześnie tak strasznie niski wyrok otrzymał jeden z najbardziej zwyrodniałych przestępców, którego ofiarami padły dziesiątki nieletnich. Wieloletnia, ciężka praca Interpolu, zaangażowanie policji kilku krajów, żmudne śledztwo, analiza zdjęć, konstruowanie profilu przestępcy. To wszystko miało swój finał w marcu 2017 roku, kiedy to Christopher Paul Nil ostatecznie wyszedł na wolność. Swojego oburzenia jeszcze przed zakończeniem wyroku nie ukrywał Akbar Khan, jeden ze śledczych najbardziej zaangażowanych w poszukiwanie Nila. Sam fakt, że ten człowiek może wyjść na wolność, jest absolutnie szokujący. Gdybym był Kanadyjczykiem, byłoby mi wstyd za wymiar sprawiedliwości w moim kraju.
Neil tworzył materiały krzywdząc dzieci i wrzucał je do internetu jako coś, czym warto się szczycić. Dla innych zwyrodnialców jest postacią pewnego rodzaju kultową. Pobyt w więzieniu w Tajlandii niczego go nie nauczył. Nie było tu żadnej resocjalizacji. Dostałem sygnały, że w więzieniu uczył innych osadzonych za pedofilię, jak korzystać z Dark Webu. Powiedzmy wprost. Kanadyjski sąd wypuści na wolność pedofila, który między wierszami przyznaje, że nim jest. Spytałem go kiedyś, czy po wyjściu na wolność skończy z tamtym życiem. Odpowiedział: spróbuję. To słowo klucz. Dla mnie spróbuję oznacza po prostu: nadal będę to robił. Christopher Paul Neil ma dzisiaj 48 lat. Od ponad 6 jest wolnym człowiekiem. Ostatnie informacje na jego temat mówiły, że zamieszkał w Vancouver. Słuch o nim zaginął. Mówi się jednak, że w internecie nic nie ginie. Nie zaginął też wpis o treści: Swerl wciąż żyje. Sonder, poznaj nieznane historie. Zaobserwuj podcast i zaznacz dzwonek. Dzięki temu nie ominiesz żadnego odcinka.